You can't keep running from what you've done. Now let's go finish this. Idź sobie, idź, kolego. Nie muszę ciebie oglądać. Spędziłem trochę czasu na zewnątrz. Znalazłem parę przedmiotów, nic wielkiego i właściwie żadnych przejść. Wydaje mi się, że tutaj ciągle coś jest. Czy z państwa perspektywy to pewnie nawet chwila nie minęła? Z mojej trochę się naszukałem i nachodziłem. Jak wygląda? O, mam coś do sprzedania nawet. Z państwa perspektywy chyba żeśmy się pożegnali w sklepiku? Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Okej. Znowu jakieś nadwyżki. Ten akumulator to jest jedyna rzecz, to jest taka rzecz, która zalega w plecaku, zajmuje jeden slot i niestety nie jest wiele warta. Chociaż w akcji pewnie się przydaje. Czy ja sprawdziłem oba przejścia? Na pewno zerknąłem tutaj. Len przed... A może nie? Jedno z tych dwóch widziałem i... No, proszę. Ożysz. Dobra, dobra, no, chodź. I jeszcze nie koniec. Szlak. O, obaj. No dobra. To poszło całkiem sprawnie, co? Tak. Oh, także tak. Jeszcze z ciekawostek państwu powiem, że... Moje... O, właśnie, przepraszam, że wczoraj te dwa odcinki były takie krótkie. Wczoraj i przedwczoraj najpewniej. Nie wiem, czy ich czasem razem nie puściłem, bo... Trochę nieporozumienie, moja wina. Szymon, który to montuje, z reguły wysyłam mu materiał na dwa odcinki, takie 30-minutowe, ale miałem trochę gorszy dzień, miałem więcej zajęć poza komputerem i nie zdążyłem i w zasadzie spodziewałem się, że zmontuję jeden odcinek długi, a trochę materiałów zostawi sobie na następny dzień, ale zmontował oba i one wyszły takie króciutkie, więc już teraz mu przekazałem, że raczej 30-minutowe. Chociaż może państwu to... Nie, no zawsze krótkie odcinki, zawsze ktoś narzeka i ma zresztą powód. Postaram się 30 minut. A z informacji dobrych jest taki, że dzisiaj patch kolejny się pojawił, więc... Może te ścinki, które się ciągle przydarzają... Okej. Okej. Muszę do tego gripa. Znaleźć części. Znaczy, zainstalować części. O, maksymalny inwentarz. Może w zasadzie to jest dobry moment, żebym ja sobie zainstalował coś tam? Wrócił do sklepiku, zanim pójdę dalej? Tak, tak. To zróbmy tak. Ja sobie wrócę tam, a spotkamy się tutaj. Sprzedałem jakieś drobne rzeczy. Wzmocniłem też te rękawice, żeby rzucała przeciwnikami odrobinę mocniej. Nie mogę się za bardzo rozeznać w tym, jak ten grip działa. Bo wygląda na to, że mam go w pełnej krasie, a to jest tylko jedna kreseczka taka drobna. Tutaj z tyłu na karku, tuż nad miernikiem poziomu życia. Może powinienem się też temu przyjrzeć dokładnie. No dobra, to już przy następnym sklepie. Och, zwaliły. No nie no, co ja robię cały czas? Przepraszam. O, shit, o, shit, o, shit, o, shit. Jezus.
Okej. No cóż. A jeszcze straszył. Jeszcze ta zadyma na poziomie kolan to najbardziej mi do szczęścia nie jest potrzebna. Szafeczki jakieś widzę. Co mi z tego? Nie mam gdzie tego trzymać. O nie, nie. O nie. Dobra, spokojnie. Znaczy nie wiem, czy spokojnie. Wygląda jak miejsce, w którym ktoś robił eksperymenty, chociaż to jest ta kopuła mieszkalna, więc nie sądzę. O matko. O Jezus Maria. Coś wyskoczy mi tu z mgły na 100%. Zróbmy to szybko. Szybko i boleśnie. Dobra. Ale to nic nie znaczy. To, że mi nic nogi nie urwało do tej pory, wcale nie znaczy, że za chwilę mi tego nie zrobi. Teraz jak wyłączę te światła. Kredyty zbierzmy. O, tutaj jest jakiś konwerter energii. Nie, nie, to tylko naboje. Ale i pieniądz jakiś się przytrafił. No już. Oh shit! Mam nabojów tutaj trochę więcej, zapas. Może jednak wolałem tę mgłę? Nie wiem, czy ten bezpiecznik zadziała, bo tam... coś iskry lecą. Małe szkarady pochowały się w tych kanałach, co? Sporo rozrzut ma to urządzenie. Dlatego czasami trafia dwóch na raz, co? Dobra. Można tu z powrotem zainstalować, gdyby ktoś miał taką potrzebę. Na górze skrzyneczka wygląda zachęcająco. Tu mi upali rękę jak nic. To nie jest dobry pomysł. Jest to też zły pomysł. W sensie... rozumiem, że po prostu... bezpiecznik był skopany. Jezus. Czemu te drzwi się... niech te drzwi się zamkną jak... rany Jolek. Tam jest coś. Nie mogę z tymi i z tymi. Do zawału doprowadzają mnie te dźwięki. Mam wrażenie, że z każdej strony coś na mnie wyskoczy. Oh. O, niech to licho porwie. Nieźle.
Jest sklepik w okolicy. Zobaczmy tego Billa, co on miał do powiedzenia ciekawego. Bill Peklo? Pekelo? Okej. Nie żyje, no to wiemy. To wiemy! Wielokrotne upomnienia za użycie nadmiernej siły. 2314-2317 przeniesiony do posterunku ochrony w zakładzie przetwarzania tlenu. Monitoruje aktywność cywilnych tramwajów między kupą mieszkalną a stacjami w hangarze. Musiał być naprawdę kawał gnoja, nawet jeżeli w tym więzieniu uznano, że przesadza z przemocą. Gdzie tutaj zdecydowanie zatrudniano ludzi, którzy mają problemy z przemocą i dostawali pochwały. Dodatkowe środki bezpieczeństwa są aktywowane, gdy więzienie Black Iron jest postawione w stan blokady. Żaden tramwaj nie może wyjechać na stację kopuły, ani przez nią przejechać. Ma to uniemożliwić więźniom dotarcie do hangaru. Znieść blokadę, aby kontynuować. Okej. Te automaty z muzyczką to okropna sprawa. Co go załatwiło? No, nieważne. Pewnie to, co chciało mnie załatwić kilka razy. Posprzedawajmy. To szaleństwo. Po raz kolejny zainwestowałem w rękawice. Tym razem zwiększając jej maksymalną pojemność. Na razie nie widzę tego w ogóle na tym indykatorze na szyi, ale... Elias, you copy? I'm lifting the lockdown. Nice work, bruv. Pull it inside the station now. Only problem is I can't reach it. The walkway collapsed. The utility room across the way has access to the level below. See if you can reach the catwalk from there. And hurry, a storm's getting worse. Miał na myśli dosłowną burzę, Elias? Czy miał na myśli burzę w postaci tego, że coraz więcej tych gnojów pojawia się tam, gdzie oni są i... O! Prawie przegapiłem. Drobnych 17 kredytów Kalipso. No dobra. Ten cholerny robot tutaj krąży. Oh fuck! Oh shit! Może już nie krąży. Wolałem jego, on był przewidywalny. Ale sapię, Jezusie. Chciałem poczekać przez chwilę na tego robota. Jakby tak za nim iść. Chyba go szlak trafił. Jeżeli coś jest w stanie tutaj zabić tego robota. Oh fuck! Ożesz. God. O matko jedyna. Może załatwiły tego robota. Jeszcze ich tu jest trochę, co? O! Myślę, że nic tu więcej nie wypadnie. Dobra, nadwyżki amunicji właśnie przestały być problemem.
zasadzie być może stały się problemem niedobory. O rany boskie. One wbrew pozorom nie są aż takie twarde jak ci koledzy ich łażący po ziemi. Ale fakt, że wyskakują na człowieka... No nie, no... Ile tych wiewiórek jeszcze? Tam zostało... Jestem bardzo ciekaw, co się stało z tym robotem. No nie, tak bardzo ciekaw, to może za dużo powiedziane. Odrobinę jestem ciekaw. Właściwie nie jestem ciekaw. Ważne, że go nie ma. Lecz z drugiej strony może poszedł gdzieś tutaj. I otworzę drzwi i się obudzę z ręką w nocniku. Ktoś przemalował te szafki fatalnie. To wygląda jak stacja robocza, w której można by coś było zrobić dobrego. No dobra. To jest zejście do piwnic. Spróbujmy najpierw może tutaj. Dobra, czyli piwnica. Wydaje mi się, że to jest kierunek, który... No nie wiem, po co ja to robię. Powinienem iść tam, gdzie mnie prowadzi historia, a nie tam, gdzie być może znajdę skarby, a być może znajdę zawał. Ja to ja, Jacob to Jacob. Przyczepiło. Zakładam, że jest kolejny raz historia, w której ludzie są przerabiani na jakiś materiał biologiczny. Oh shit! Oh my god! To nie ja się kołyszę, to... Zużyłem całą energię. Ja nie wiem, jak to działa. Mam tyle, co nic. Ciekawe, zużyłem... Mam... Nie. Nie do końca ogarniam te baterie. Przed chwilą był jeden znacznik, teraz... Dobrze, nieważne. Ten deszcz krwi jest absolutnie... niepotrzebny. Wydaje mi się też, że przy okazji rozwaliłem całą zawartość ich kieszeni, jeżeli jakieś kieszenie mieli. I to jest ten moment, kiedy czuję się odrobinę bezpieczniej. Być może. Kto pomyślał? Ja za każdym razem mnie skucnąć tą tupie nogą. Teraz trochę żałuję, że nie poszedłem w tamtą stronę. Byłem przekonany, że tamta strona. Tej kraty nie wyrwę. Ledwo go słychać z tej perspektywy.
Jacob, oi, over here. No dobra. It's not as bad as it looks. Come up. Żarty sobie robisz? Climb that? Well, it depends. Do you want to get off this rock? Yeah, that's a good point. I've got to say, you look like shit. Yeah, I look like shit, huh? I smell like it too because somebody forgot to mention that I'd be swimming in it. I told you it wouldn't be easy. But what matters is that you made it, yeah? Yeah, well, we both did. Not quite yet. But we're nearly there. Come on, give us your hand. Whoa, nie! Oh my god, szybciej! Ładny kombinezon! Take my hand! Gotcha! O nie! Quick, get to the tram station! Get it! Holy shit, bro. I think those things are changing. They're evolving. Yeah, I think we need to get the hell out of here. What's with the suit? Station got damaged during the evacuation. We got to go outside to access the tram. Here, get suited up. We still got to beat that storm. When you're ready, I'll cycle the airlock. Ej, to jest... To co to wygląda jak? What are you in for? What? You worried you're helping a murderer, Esco? Well, yeah, kinda. Well, you are, man. So what? Look, it's a long time ago, yeah? I was defending myself. Wrong place, wrong time. I made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you were probably just dealt the shitty hand. No. I was just to blame everyone else. But then I realized this was on me. You can't keep running from what you've done. Oh, kuźwa. Is it better myself? There's always a price to pay. No! Zagubiony. Visor open. Helmet seal malfunction. Jest parę rzeczy, które musimy obgadać, co? Wiedziałem, że Ferris się nie da tak łatwo zabić, ale zdaje mi się, że on nie do końca już jest Ferrisem. Może kapitan Ferris był zbyt wielkim skurwielem, żeby dać się po prostu zjeść. Więc co najwyżej go przerobili na swoje. Elisa też szlak trafił. Dobrze, żeśmy ubrali ten kombinezon. Tak popatrzyłem na Elisa i mówię, cholera, wyglądasz jak Doom Eternal, chłopie. No i teraz też. Może pasek życia jest większy? Może energii będzie więcej? Jacob, obaj mamy te same pytania. I no, ciekawe, gdzie Elisa wcięło. Ulepszone zdrowie, ulepszony inwentarz. Och, Jezu. Elias! Where are you? You gotta find him. W tym kombinezonie to od razu się czuję bezpieczniej. Pewnie tylko pozornie, ale to czasami wystarczy, nie?
Może właśnie na zewnątrz byłoby najbezpieczniej? Bo te kreatury raczej by zamarzły, tak podejrzewam. Jeżeli są zbudowane na bazie ludzkiego DNA. No bo tak to wygląda, nie? Mimo, że są paskudne, szybsze i odporne, to jednak... Jakaś krew w tych żyłach krąży, nie? To mięso się nie porusza na paliwo. Są te boje, one przynajmniej drogo oświecają, ale... Tu się chyba nie zgubię. O kurde, jak pięknie. Pięknie i przerażająco. Zarazem. Nie narzekaj, jakbyś tutaj w tym pomarańczowym stroju więziennym wyszedł. Tam widzę coś w oddali, ale poza tym... Zniknął, może wpadł w przepaść. Możesz, ja cię kręcę. Jest. Zdążyłem? Zdążyłem. Cholerne macki. Żeby do jakiejś dziury jeszcze nie wpaść. Dobra. Jakbym miał dostęp do tego całego inwentarza, to by było coś, ale nie sądzę. W danych biograficznych raczej nic się nie zmieniło, to ruszajmy. Za każdym razem, kiedy poznaję takie historie, to myślę sobie, cholera, to jest takie pole do popisu. Czemu to zawsze musi być taki koszmar? Dlaczego to nie może być przygoda? Za to dominą żartu, radości. Dlaczego to nie może być Nathan Drake na nowej planecie? Dlaczego to wszystko musi być straszne? Dlaczego wszędzie musi być pełno obcych, którzy chcą nam urwać głowę? Albo naszych, którzy chcą nam urwać głowę? Może tam? Wygląda to, że tam. Wygląda to, że jakaś jaskinia. Albo niespecjalnie. Chyba dobrnąłem do ściany. Ściany nie do przejścia.